Zapraszam Państwa na kolejny panel, gdzie będziemy rozmawiać o ESG i innowacjach w rolnictwie i produkcji żywności. Ja się nazywam Małgorzata Bojańczyk, jestem dyrektorką Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności. To jest stowarzyszenie, które działa na rzecz promocji edukacji w obszarze zrównoważonego rolnictwa i żywności. I dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, ale przede wszystkim na dzień dobry. Ja chciałam bardzo pogratulować organizatorom za podjęcie się tego tematu, bo to nie jest takie oczywiste, że temat ESG pojawia się na forach, na których są podejmowane tematy rolnicze, a ta komunikacja i przekazywanie wiedzy na ten temat jest kluczowe i dzisiaj spróbujemy na ten temat porozmawiać. I tutaj chciałam przywitać naszych panelistów dzisiaj, pana Adama Nowaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pana Grzegorza Brodziaka, prezesa zarządu Good Valley Agro SA i wiceprezesa zarządu Polskiej Federacji Rolnej. Dzień dobry. Pana Jacka Podlewskiego, prezesa zarządu CGFP oraz pana Tomasza Pomińskiego, partnera zarządzającego Montis Capital. Ja bym zaczęła od tego, że dzisiaj takim bardzo ważnym tematem, który się przebija ponad wszystko, jest opłacalność produkcji rolnej. I od tego bym tak naprawdę wyszła, ponieważ ta opłacalność nie dotyczy tylko sytuacji geopolitycznej czy zmian klimatu, ale tak naprawdę też zachowania konkurencyjności. A żebyśmy tą konkurencyjność mogli zachować, musimy jednak zwracać uwagę na to, co proponuje nam Unia Europejska i jakie idą akty legislacyjne za inicjatywami, które się pojawiają. Ja wiem, że dzisiaj Europejski Zielony Ład jest bardzo gorącym tematem, ale to, o czym dyskutujemy na forum rolniczym, dotyczy również nie samych rolników, ale też i przedsiębiorstw i całego łańcucha wartości. Czym jest ESG? To jest skrót od Environmental, Social and Government. I pojawia się w dyrektywie CSRD, to jest dyrektywa, która została wprowadzona już i dotyczy raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa. I to raportowanie będzie się odbywać na tak zwanych jednolitych standardach europejskich, które dotyczą właśnie tych trzech obszarów, czyli środowiska, takich społecznych tematów oraz ładu korporacyjnego, czyli to, co się dzieje w danej firmie. Teraz obecnie za 2024 rok tak naprawdę będą bardzo duże firmy raportować tam, gdzie mamy powyżej 500 pracowników, a obroty są powyżej 40 milionów euro. Natomiast co roku to raportowanie będzie schodziło na niższy poziom. A standardy są po to, żebyśmy mogli zachować konkurencyjność po prostu między firmami. I bardzo ważnym tematem jest to, jak innowacje mogą wspomóc tak naprawdę te wszystkie procesy i też jak możemy wspomóc tak naprawdę mniejsze firmy i rolników, żeby po prostu wiedzieć też, o czym rozmawiamy i jak to wszystko będzie też finansowane i co zrobić, żeby to wszystko dobrze zrozumieć, żebyśmy nie mieli jakby takich kolejnych problemów wynikających z niezrozumienia niektórych tematów, a proces jest już nieodwracalny, ponieważ dyrektywy zostały przyjęte, teraz będą wdrażane, implementowane krajowo. I może najpierw byśmy porozmawiali o tym, jak wygląda kwestia finansowania, jakie mamy możliwości. I zaczęłabym tutaj może od pana Adama Nowaka. Które z obecnych lub planowanych właśnie instrumentów wsparcia unijnego lub krajowego wspierają jakby dostosowanie do zasad ESG? Patrząc tak naprawdę chyba najpierw na ten element prośrodowiskowy, czyli na tą literkę E. Tam mamy zmiany klimatu, adaptację do zmian klimatu, bioróżnorodność, ale też no przede wszystkim zmniejszenie emisyjności, gdzie mamy ten tak zwany scope trzeci. Nie wiem, czy Państwo o tym słyszeli, to jest też jakby w całym łańcuchu produkcji od rolnika tak naprawdę do końcowego konsumenta, jak wygląda ślad węglowy. To są trudne rzeczy i trzeba je jakoś finansować, więc tutaj. Tak, ja myślę,
Dzień dobry Państwu. Myślę, że kwestie, o których mówimy w tym panelu, są przede wszystkim warunkowane ekonomią, opłacalnością produkcji i kwestiami, co by to nie powiedzieć, makroekonomicznymi, geopolitycznymi. Oczywiście sprawy związane ze środowiskiem, sprawy związane z tym otoczeniem społecznym, dobrym zarządzaniem, standardami jakości zarządzania są niezwykle istotne. Natomiast przy tym wszystkim musimy pamiętać o kluczowej roli, którą pełni rolnictwo, czyli wyżywienia naszego kraju, kontynentu i świata. I my w tej dyskusji na temat bardzo ambitnych celów Unii Europejskiej, a co za tym idzie często krajów członkowskich, zapominamy, że już dzisiaj standardy środowiskowe, które spełniają polscy i europejscy rolnicy, są najbardziej rygorystyczne na świecie. Jeśli patrzymy w kolejnym kroku na ten obowiązek, który się lada chwila pojawi i będzie dotyczył i całego sektora agri-food, przetwórstwa, będzie dotyczył rolników, a mówię o raportowaniu, to dla mnie to, że rolnik jest beneficjentem wspólnej polityki rolnej, składa wnioski o dopłaty bezpośrednie, spełnia te normalne praktyki rolnicze czy rolno-środowiskowe, które dziś tak złowrogo brzmią pod nazwą GAEK, jest dowodem, że rolnik spełnia te wymogi. I jeśli dziś w dobie obciążeń ekonomicznych, które mamy wynikających z niskiej opłacalności produkcji, wynikających z nadmiaru też tych form administracyjnych, które wymagają uproszczenia, będziemy dokładali rolnikom kolejnych wyzwań, chociażby tych związanych z odtwarzaniem cennych zasobów przyrodniczych, które będą dotyczyły też dyskusji o redukcjach w rolnictwie bez uwzględnienia pozytywnej roli klimatycznej, to niestety ten element drugi dotyczący kwestii społecznych, napięcia społeczne będą narastały. Ale to też nie jest tak, że my w tym zakresie nic nie robimy. Oczywiście i w wymiarze europejskim, wspólnej polityki rolnej, drugiego filara, ale też w zakresie środków z Krajowego Planu Odbudowy, proces transformacji cyfrowej rolnictwa, też tej transformacji na rolnictwo przyjazne klimatowi i środowisku się odbywa. Bo czymże innym jest rolnictwo 4.0? No to jest takie rolnictwo, które ma poprawić wykorzystanie środków produkcji, odpowiednich środków ochrony roślin, nawozów, racjonalne wykorzystanie na bazie danych, bo wiadomo, że dane są kluczowym elementem rolnictwa 4.0, ale też mają na celu zmniejszenie emisji, a tym samym jak to wszystko połączymy w jedną całość, stworzeniu rolnictwa przyjaznego klimatycznie, rolnictwa, które jest znacznie bezpieczniejsze, bo te nowe maszyny jednak zwiększają poziom bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, bardziej ergonomiczne, bardziej efektywne, można też powiedzieć nawet bardziej efektowne, ale tu nie chodzi o ten efekt, tylko chodzi przede wszystkim o to, że praca w rolnictwie może być bardziej przyjazna. Poza środkami z drugiego filara WPR i tu w tym roku nabory w poszczególnych zadaniach będą uruchamiane, mamy na sali prezesa agencji, wiceprezesów Agencji Restrukturyzacji, oni w szczegółach mogą to przedstawić. Ja bym chciał też przybliżyć kwestie związane z Krajowym Planem Odbudowy. I tu, jeśli popatrzymy na wyzwania ESG, to rolnictwo 4.0 myślę, że jest tym sztandarowym działaniem adresowanym do rolników. A jak tutaj jest z finansowaniem tego? Bo wiemy, że środków najpierw nie było za dużo, dużo wniosków złożonych, ale rozumiem, że tutaj plany są jakby obiecujące. Tak, rokowania są pozytywne, ponieważ w ramach kolejnej rewizji KPO zawnioskowaliśmy, jest na razie na tym szczeblu krajowym pozytywna odpowiedź i zwiększenie budżetu na rolnictwo 4.0 będzie, czyli z jednej strony wykorzystanie tych blisko 500 miliona, tam 470 milionów, które jest w tej chwili w ramach wniosków złożonych. Wiemy, że ten nabór był kontrowersyjny, bardzo krótki czas na złożenie wniosków, bo było bardzo duże zainteresowanie, ale środki, które mamy zaplanowane, które w ramach kolejnej rewizji trafią, pozwolą w mojej ocenie na dodatkowy nabór, ale czekamy na oficjalne dokumenty. To na razie taka nieoficjalna informacja dla uczestników dzisiejszego forum. Natomiast pamiętamy o wszystkich elementach łańcucha. Rolnicy są kluczowym, najważniejszym, bo tym najbliżej przyrody, natury, ziemi, powietrza elementem łańcucha dostaw żywności, ale pamiętamy o przetwórcach, o podmiotach skupowych, o eksporterach, bo jeśli nie będziemy podchodzili do rolnictwa, do sektora rolno-spożywczego jako do całości,
będą pewne eskalacje, napięcia pomiędzy poszczególnymi uczestnikami tego rynku, to nie osiągniemy odpowiednich efektów ekonomicznych i na końcu środowiskowych. Oczywiście jako ministerstwo niezmiennie trwamy na stanowisku, żeby ograniczać bariery administracyjne dla rolników, żeby rezygnować i nie nakładać nowych obowiązków sprawozdawczych, bo już dziś dostatecznie dużo tych zadań i obowiązków rolnicy mają. Natomiast na pewno będziemy pracowali nad pewnymi formami uproszczeń, które polskiemu, europejskiemu i globalnemu konsumentowi pokażą, że żywność produkowana w Europie jest przyjazna środowisku, bo jeśli zestawimy to z żywnością produkowaną w krajach trzecich, gdzie te standardy nie są tak wyśrubowane, to nie mamy powodów do samobiczowania się jako Europa, a tym samym zwiększając konkurencyjność na tym globalnym rynku, bo jednak jesteśmy dziś uczestnikami tego rynku, bo rynek zbóż chociażby, pozostałych surowców rolnych najlepiej to pokazuje. To są bardzo dobre wiadomości, myślę, że i te nieoficjalne, i te związane z uproszczeniem. Tak, przy czym tutaj jest tym, czym ważne. Zacząłem, pani Małgosiu, pani prezes, chciałbym też zakończyć. Rolnictwo będzie w stanie spełnić najambitniejsze cele, kiedy będzie odpowiednia opłacalność produkcji, motywacja młodych ludzi do wymiany pokoleń, a tym samym chęć do tej transformacji cyfrowej, klimatycznej i nawet systemowej w zakresie zarządzania, bo ekonomia jest tutaj podstawą. Misja dla rolników jest kluczowa, ale bez ekonomii nie będzie niestety tych trzech parametrów spełnionych. Tak, czyli trzy filary rolnictwa zrównoważonego: społeczny, ekonomiczny i środowiskowy. Dobrze, to przejdźmy może teraz do takiej bardziej biznesowej perspektywy. My jako stowarzyszenie z Accenture zrobiliśmy takie badanie na rynku w Polsce. Zbadaliśmy ponad 200 firm z sektora rolno-spożywczego. Są tutaj też firmy, które brały udział w tym badaniu. I z tego badania wyszło nam, że 25% firm realizuje i wdrożyło już taką strategię zrównoważenia, która jest właśnie ich integralną częścią, jeśli chodzi o organizację i priorytety inwestycyjne. I to właśnie wszystko przekłada się tak naprawdę też na nowe podejście właśnie do takich procesów biznesowych i do współpracy z dostawcami, z rolnikami. Jednocześnie 3 razy więcej firm, które wdrożyły strategię zrównoważonego rozwoju, odnotowało wzrost zysku operacyjnego niż firmy, które tego nie zrobiły. To jest badanie Moment Zwrotny w branży spożywczej, który dotyczy właśnie zrównoważonego rozwoju. I moje pytanie tutaj po kolei będzie do panów właśnie, jak to jest z tą strategią, z jakich środków można skorzystać, czy faktycznie to inwestowanie przekłada się też na tą współpracę z rolnikami, no i jak możemy to wykorzystać jakby w odpowiedzi na adaptację do ESG. I tutaj bym się zwróciła teraz do pana Jacka Podlewskiego, bo państwo tutaj wdrażają, rozwijają zaawansowane systemy chociażby rolnictwa precyzyjnego już od 2014 roku, również korzystając z dofinansowania unijnego. Jak to u państwa wygląda? Z jakich instrumentów wsparcia państwo korzystają? Dziękuję bardzo. To, po pierwsze, to myślę, że trzeba było powiedzieć, czy czekamy na raportowanie ESG. Zdecydowanie nie. Generalnie to jest kolejny obowiązek i wydaje się, że można było te informacje pozyskać w inny sposób, jak tworzenie kolejnego raportu. Firmy informatyczne oczywiście oferują już rozwiązania, żeby nakładki na systemy finansowo-księgowe stworzyły różnego rodzaju rozwiązania, które wypełniają wymogi. Czy wdrażamy poszczególne elementy z tego obszaru? Oczywiście tak, bo to się po prostu nam opłaca. Chcemy to robić, chcemy po prostu być coraz bardziej konkurencyjni, a konkurencyjni to nie tylko jest formuła ekonomiczna, ale również chcemy, że tak powiem, operować na środowisku, które nie pogarsza się przynajmniej, jeżeli jakimś cudem uda nam się je polepszyć. Czy chcemy dobrze współpracować z naszymi pracownikami i kooperantami? Oczywiście tak, bo chcemy generować pozytywne opinie, chcemy, żeby nasi pracownicy byli efektywni, żeby nasi kooperanci czy klienci chcieli z nami współpracować i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym o tym bardzo długo mówić. Myślę, że to jest trochę ślepa uliczka, ale mówiąc o wdrożeniach, przechodząc do pani pytania, korzystamy ze wszelkich możliwych źródeł dofinansowania projektów, które poprawiają naszą efektywność tak naprawdę. To jest, korzystamy z, w ramach projektu współpraca z środków PROW-u. Również
prowadzimy badania gleby, bo jednym z naszych podstawowych pomysłów na poprawę efektywności jest kontrola ekobiomu gleby. Uważamy, że potencjał wodny, jak również zdrowotność gleby i produktywność gleby jest oparta w dużej mierze na właśnie zdrowiu biologicznym. Zdrowiu biologicznym gleby i dlatego też wszystkie nasze badania, jeżeli chodzi o poprawę efektywności, bazujemy na tym. Budujemy system informatyczny, można o tym długo dyskutować w oparciu o pieniądze z PROW-u, który jest mnóstwo systemów informatycznych zarządzania gospodarstwami w Polsce, różnych patentów, które mają pomóc rolnikowi, ale problem polega na tym, że posiadając dużo maszyn, dużo różnych rozwiązań już funkcjonujących, bardzo ciężko jest znaleźć rozwiązanie, które może integrować te wszystkie elementy, dlatego musimy szukać własnego rozwiązania. Idziemy bardzo głęboko, tak jak powiedziałem już uprzednio, w badania biologiczne gleby i stąd też takich rozwiązań do optymalizacji produkcji w tym obszarze praktycznie na rynku nie ma. Aspirujemy również, jeżeli chodzi o innowacje w rolnictwie, do innych projektów. Składamy również w ramach konsorcjów międzynarodowych wnioski w Horyzont Europa. I kończąc, wrócę do początku mojej wypowiedzi. Uważam, że każde przedsiębiorstwo, jesteśmy średnim formalnie przedsiębiorstwem, dużym gospodarstwem rolnym, ale formalnie średnim przedsiębiorstwem, no musi szukać swojego pomysłu na konkurencyjność, na przeżycie właśnie takich ciężkich, kryzysowych sytuacji, jak teraz mamy do czynienia. I nie ma odwrotu. Musimy iść w kierunku innowacji, musimy iść w kierunku nowych rozwiązań, musimy szukać sposobu na to, żeby przetrwać i żeby tak naprawdę efektywnie się rozwijać. Dziękuję bardzo. I to też cieszę, że Państwo już dużo robią, dlatego że w wielu badaniach, nie tylko naszym, wychodzi, że mimo wszystko jesteśmy na początku drogi, stąd też, nie wiem, my zawieramy jakieś porozumienia z innymi organizacjami, żeby wspierać też po prostu w łańcuchu całym różne firmy. To teraz może Pan Grzegorz Brodziak, Good Valley, od początku stawia na jakość, na rolnictwo zrównoważone. Jak to u Państwa z tym finansowaniem wygląda? Skąd pozyskujecie środki? Jak można wspierać tą adaptację do ESG? Do finansowania za moment przejdę, natomiast nawiążę do bardzo ważnej rzeczy, o której pan minister wspomniał, czyli do tego, że transformacja rolnictwa i polskiego, i europejskiego w kierunku bardziej zrównoważonego jest możliwa, pod warunkiem, że będzie to produkcja rentowna. I rozwinę ten wątek, bo to się bardzo mocno wiąże ze strukturą gospodarstw, ich tym samym zdolnością do pozyskiwania wiedzy, kapitału, możliwości wdrożenia technologii. I od tego może zacznę jako przykładu, bo my działamy na rynku od lat 30 już, w tym roku nam mija 30 lat. Jesteśmy firmą, przedsiębiorstwem rolno-spożywczym z kapitałem duńskim, czyli przyświecały nam bardzo te skandynawskie standardy, również dotyczące standardów zrównoważonych i komunikacji ze społeczeństwem. I zaczynaliśmy wdrażać te standardy już od roku 1994, od początku, chociaż likwidując w pierwszym podejściu, przejmując były gospodarstwa PGR-owskie, wszystkie kotłownie oparte na węglu. Przechodziliśmy na gaz, olej wtedy postrzegany jako bardzo ekologiczny, a później na energię uzyskiwaną z biogazowni rolniczych, która dzisiaj zapewnia nam 70% zapotrzebowania. Ale do struktury wrócę jeszcze. Ja przejrzałem się liczbą w Danii i w Polsce, które określają stopień cyfryzacji gospodarstw. Być może nie są one do końca wiarygodne, stawiam znak zapytania, jeżeli chodzi o polską stronę, bo tam doczytałem się, że kilka procent gospodarstw tak naprawdę efektywnie stosuje rozwiązania cyfrowe. Mało. I teraz w Danii mamy 78% gruntów objętych tymi rozwiązaniami, 40% gospodarstw i spojrzałem też na średnią gospodarstw, która jest policzona w Danii, które stosują te rozwiązania cyfrowe i to jest 178 hektarów. Wiemy, jaka jest średnia gospodarstwa w Polsce. Pamiętamy wyliczenia profesora Poczty z Poznania, który mówi, że żeby jakakolwiek szansa była, by gospodarstwo wdrażało te nowoczesne technologie, no to musi mieć 50 hektarów. To i tak łaskawie postąpił, wydaje mi się, z tą średnią. Bo kiedy pytam rolników, kolegów, jaką powierzchnię musiałbyś mieć, żeby zainwestować w te rozwiązania, to odpowiadają 100 minimum hektarów.
Ja pamiętam też wyliczenia ośrodka doradztwa rolniczego z Baszkowic zachodniopomorskim, gdzie też działamy, z roku 2000, kiedy mówiono o tym, żeby aby uzyskać parytet dochodowy rodziny miejskiej, gospodarstwo powinno mieć 150 hektarów w tamtych warunkach. No, niewiele się wydarzyło, mamy dzisiaj średnio 11,3. Jaka ona jest realna, to inna historia. Natomiast jest potrzebna struktura, jest potrzebny potencjał, żeby wchłonąć w ogóle technologię finansowania, a banki też przyglądają się i analizują, komu ja mogę sfinansować te inwestycje. No tak, bo tu w taksonomię wchodzimy. I wchodzimy w taksonomię, która jeszcze rolnictwa nie dotyczy, ale banki już na to patrzą, no bo kalkulacja jest ewidentna. I teraz wrócę do nas. Czyli do tej idei bycia coraz bardziej zrównoważonym w produkcji rolnej, która na początku nie wynikała ze słów takich dzisiaj znanych jako zrównoważona, ESG, CSRD i wiele innych fajnych określeń, tylko z logicznego myślenia racjonalnego. Czyli budujmy przedsiębiorstwo rolne, dzisiaj powierzchni 13 tysięcy hektarów i kilkudziesięciu, 25 obiektów produkcyjnych z produkcją trzody chlewnej, własną ubojnią, przetwórnią z 8 biogazowniami. Budujmy je w miarę zamkniętym modelu, gdzie odległości między jednostkami są do 100-200 kilometrów i zamykajmy ten obieg jak najbardziej. To, co dzisiaj nazywa ładnie gospodarką obiegu zamkniętego. I to się udało zrobić. Czyli mamy dzisiaj cały łańcuch zbudowany, począwszy od własnych pól, na których uprawiamy zboża, do własnej produkcji pasz, we własnej wytwórni, dalej chów, zwierząt, ubój, przetwórstwo i przy tym wszystkim 8 biogazowni rolniczych, które produkują prąd pokrywający 100% zapotrzebowania i 70% energii cieplnej. Żeby to było możliwe, to się nie działo z roku na rok, tylko przez lat 30. Przy finansowaniu własnym głównie, wracamy do pytania o finansowanie, i stosunkowo niewielkim finansowaniu zewnętrznym, bo pamiętam, że w przypadku biogazowni byliśmy pionierem budowy biogazowni w Polsce, w roku 2005 pierwszą zbudowaliśmy, to tam nie było szans żadnych na pozyskanie finansowania, no ale już dla kolejnych w roku 2008, 10, 11 udało się pozyskiwać około 20% wsparcia z programów unijnych. I od tamtej pory w zasadzie nic się już nie wydarzyło z finansowania, ponieważ jesteśmy przedsiębiorstwem dużym, czyli z reguły nie kwalifikowaliśmy się i nie kwalifikujemy do większości programów. Natomiast od roku, od jesieni ubiegłego roku jesteśmy w programie finansowania i promowania właśnie zrównoważonych modeli produkcji żywności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, gdzie właśnie pokazujemy, prezentujemy to co robimy w tym całym modelu gospodarki obiegu zamkniętego w Polsce i w Europie. I to jest 1 000 000 zł w programie, którego koszty wynoszą 1 700 000, po to, żeby pokazać konsumentowi i interesariuszom, jak taki model może funkcjonować. Dziękuję bardzo. No bo tak naprawdę tutaj nie chodzi też o finansowanie, tylko inwestycji i nowych technologii, ale innowacyjność to jest też tak naprawdę zmiana sposobu myślenia. Tutaj mieliśmy wspaniałą diagnozę, myślę, ten poprzedni panel, jak to wygląda w Polsce. I chociażby te 50 hektarów, które tutaj zostało wspomniane, no myślę, że musimy też podejść trochę do myślenia, jak tutaj się dzielić niektórymi rzeczami, nie tylko wiedzą, ale też, nie wiem, Smart Village, bardzo dobry przykład, różne rozwiązania, które będą wspierać jakby strukturalnie też tą po prostu naszą sytuację. Dodać trzeba, sekundę, żeby nie było tak, że rzeczywiście no, nie możemy nic, bo mamy taką strukturę. Otóż możemy, tylko musimy się integrować i wiązać w grupy, czy to producenckie, czy spółdzielnie i tam szukać tej siły wspólnej, no bo taka jest jedna ścieżka dla naszej struktury gospodarstw. Tak, to przejawia się w wielu dyskusjach, więc cały czas myślę, że trzeba o tym myśleć. To teraz jeszcze może przejdziemy do ostatniego pytania w kwestii finansowania i pan Tomasz Poniński, pan reprezentuje firmę Montis Capital, która inwestuje firmy jakby od początku ich rozwoju o dużym potencjale, które zajmują się właśnie innowacyjnymi technologiami. I proszę nam opowiedzieć, bo tutaj już wiemy, że jak wygląda wsparcie systemowe, jak wygląda wsparcie unijne, krajowe. Mamy też na badania i rozwój Horizon, a jak to wygląda na takim rynku czysto biznesowym i funduszu typu Venture Capital, jak one mogą wspierać takie innowacje, jak mogą tak naprawdę też rolnicy z tego skorzystać? Tak, no generalnie innowacjami zajmuje się prawie 20 lat i to jest
powiem, z makro, w makroskali innowacji to jest ten jedyny element, który daje możliwość skokowego wzrostu efektywności i rentowności, obojętnie czy mówimy o rolnictwie, czy czymkolwiek innym. To jest taka podstawa jakby naukowa. Natomiast patrząc, już mówiąc bezpośrednio na temat, znaczy tutaj o rolnictwie i innowacyjności w rolnictwie, my inwestujemy w projekty, w technologie rolnicze od już dobrych kilku lat. Z prostej przyczyny, tutaj mówimy, tu jest teraz mowa o ESG, o tym, że jest bardzo dużo regulacji, wszyscy mówią na ten temat trochę jako o czymś strasznym, co nas czeka, czy co przyszło do nas, nas obciąża, ale z drugiej strony to nie do końca tak działa. Znaczy, na szczęście właśnie w czasie panelu tutaj jest cały czas mowa o tym, że to jest kwestia ekonomiki i zdrowego rozsądku tak naprawdę na koniec. Ja mogę dać przykład bardzo prosty jednej ze spółek u nas w portfelu. Mamy spółkę, która stosuje taki gaz. Wszyscy znamy gazowanie jabłek. Natomiast, prawda, czyli wsadza się jabłka do chłodni i one tam mogą przeleżeć sobie trochę, jak się odpowiednio zagazuje gazem 1 NCP. Myśmy opracowali technologię stopniowego uwalniania tego gazu i można dowolne owoce, dowolne warzywa i kwiaty również opóźniać, spowolniać ich proces dojrzewania i gnicia. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, że blisko 50% w całym łańcuchu od produkcji do konsumpcji blisko 50% owoców i warzyw jest marnowanych, to proszę sobie wyobrazić, jaki to jest z punktu widzenia rentowności i efektywności ekonomicznej dla producentów, dla przetwórców, dla dystrybutorów i na końcu dla konsumenta końcowego, jaka to jest oszczędność stosowania tego rodzaju innowacji, tego rodzaju technologii. Z drugiej strony, oczywiście zaraz może, myśmy to wyszli i akurat w ten projekt zainwestowaliśmy, jeszcze nie było, że tak powiem, ESG nie było modne, redukcja CO2 w rolnictwie nie była głównym tematem. Natomiast teraz, znaczy w łatwy sposób, na przykład ten projekt wpisuje się idealnie w dyskusję na temat redukcji CO2 i wszystkich elementów związanych z ESG, a w przyszłości z taksonomią, bo my tak naprawdę jesteśmy na etapie tutaj dyskusji o ESG, a za drzwiami czeka taksonomia, która tak naprawdę nas jeszcze bardziej wszystkich ułoży i ograniczy w tym, co robimy. Znaczy ograniczy w takim sensie, że zwymiaruje, może tak. Ja bym tylko może tutaj dodała, jak Państwo może nie wszyscy wiedzą, taksonomia to są znowu przepisy, które jakby normują kwestie finansowania zrównoważonych inwestycji, czyli tak naprawdę wszyscy, którzy będą chcieli sfinansować coś, wziąć kredyt z banku, będą musieli spełnić kryteria, które między innymi będą się też odnosić do kwestii środowiskowych. Tam też są po kolei podane różne kryteria. A z tego co pamiętam, 80% inwestycji w rolnictwie jest finansowanych z różnych rodzajów pożyczek i dotacji. Tak, to jest to. A druga rzecz, trzeba sobie zdawać sprawę, że w taksonomii sprawdzony jest łańcuch dostaw. W związku z tym, jeżeli będziemy mówić o sieci sklepów, która będzie się chciała finansować, to będzie pytanie, a skąd oni mają, kto jest ich, że tak powiem, kto im dostarcza żywność i jaka jest, że tak powiem, taksonomia tych produktów, które są dostarczane. Także to nie będzie, to będzie naprawdę bardzo szeroko i będzie naprawdę wszystkich dotyczyło. W związku z tym pozyskiwanie finansowania w przyszłości będzie się wiązało z jeszcze większą, że powiem, jeszcze większym naciskiem na spełnianie tych norm. Natomiast tak jak mówię, spełnianie norm niekoniecznie musi, ja mam to podejście, spełnianie norm niekoniecznie musi być czymś złym albo czymś, że tak powiem, nieopłacalnym. Raczej myślę, że trzeba szukać i myśleć, ja jestem optymistą w drugą stronę, to znaczy tych pozytywnych elementów. I jak mówię, my inwestujemy jako prywatny kapitał, można powiedzieć, prywatny, częściowo publiczno-prywatny, to w zależności od projektów. Inwestujemy w technologie, które z jednej strony spełniają wszystkie normy i pomagają osiągnąć te efekty wynikające z ESG podmiotom stosującym te technologie, a z drugiej strony na tym po prostu się zarabia. I to zarabiamy nie tylko ci, którzy robią tę technologię, ale ci, którzy ją wdrażają.
takie technologie istnieją, jest ich całkiem sporo. Z drugiej strony jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Rolnictwo jest jednym z takich obszarów gospodarki, gdzie innowacje i cała transformacja technologiczna wchodzi stosunkowo najpóźniej albo najwolniej. Ja mniej więcej właśnie tam 20-15 lat temu była wielka rewolucja w biotechnologii, w farmacji. Tam nastąpiły bardzo duże zmiany, bardzo duża zmiana w ogóle w sposobie funkcjonowania firm farmaceutycznych, tej tak zwanej big farmy. Powstały zupełnie nowe modele biznesowe, jeżeli chodzi o tamten obszar. I teraz podobna rzecz według mnie będzie się działa w rolnictwie. To znaczy w rolnictwie przez to, że jest bardzo dużo technologii, które stają się dostępne i możliwe do stosowania. Przykład drony. W Stanach drony są stosowane od dawna. W Europie, a w Polsce szczególnie dużo wolniej, nawet tutaj w poprzednim panelu było mowa, nie wiem, czy tu, czy piętro niżej, że żeby zastosować dron sensownie przy małych gospodarstwach, to potrzeba, żeby te gospodarstwa się sklastrowały w jakiś sposób, żeby tam cena, że tak powiem, za hektar użycia drona była sensowna. To są modele biznesowe, które będą się zmieniać i dostosowywać do nowej rzeczywistości. I tutaj płynnie przeszliśmy do praktyki, bo to jest kolejny obszar, który chciałabym z panami omówić. I może też tutaj zacznę od pana Adama. Jak tak naprawdę w praktyce, które innowacje, które technologie mogą wspomóc w tych te prośrodowiskowe wyzwania i co tak naprawdę możemy znaleźć też w tych rozwiązaniach, które proponuje Unia, czy państwo w krajowych jakichś rozwiązaniach, które mogą po prostu wspomóc ten proces i dlaczego warto z tego tak naprawdę korzystać i może nie do końca patrzeć na to tylko sceptycznie, tylko raczej takim pozytywnym też podejściem. No to przede wszystkim te wyzwania środowiskowe są oczywiste i zmiany klimatu, które następują, wymagają działania, jakby to jest stanowisko jasne i na tych danych się opieramy, ale patrząc na te kluczowe kwestie, to przede wszystkim nas jako Polskę czeka transformacja energetyczna. Bo my, szanowni państwo, może nawet nie tyle my, co Unia Europejska, często winimy rolnictwo, sektor rolno-spożywczy za to, co się dzieje wokół nas, zapominając o tym, że jest to kluczowy z punktu widzenia bezpieczeństwa, tego bezpieczeństwa żywnościowego obszar, a zapominając chociażby o konieczności transformacji energetycznej i roli rolnictwa i obszarów wiejskich. To jest jeden z elementów, mogę się tego przyznać, który udało się zamieścić w umowie koalicyjnej, że wykorzystać potencjał rolnictwa do produkcji roślinnej, bezpośrednio powiązanej z nią produkcji zwierzęcej, a także potencjału rolnictwa do produkcji taniej, czystej, zielonej energii. I według mnie to jest duży obszar, który wieś powinna wykorzystywać. Oczywiście wskazujemy uwagę na funkcje społeczne, środowiskowe, nie da się tego uniknąć. Patrząc na wyzwania środowiskowe, ja bym może odwrócił to pytanie, które pani dyrektor zadała. Przede wszystkim rolą państwa dzisiaj jest zabezpieczenie wody, zabezpieczenie, zatroszczenie się o z jednej strony tą pojemność wodną naszych gleb, to o czym mówili panowie, to jest istotne, ale też zatroszczyć się o to, żeby ta błękitna infrastruktura zarówno w obszarze rzek, jezior, ale przede wszystkim w obszarze melioracji po 30 latach zaniedbań została w Polsce wznowiona. To jest wielkie dzieło nie tylko resortu rolnictwa, ale też Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury. I gdybym miał powiedzieć, jakie są kluczowe wyzwania, to patrząc na zagrożenia, uważam, że właśnie polityka wodna, nawet i brak, jest kluczowym zagrożeniem bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, nawet większym niż dzisiejsza trudna sytuacja ekonomiczna, bo to wynika od czynników zewnętrznych, rynkowych. Sprawa druga, edukacja. Wspomniałem o tym, że jest taka nadzieja, jest szansa, nawet bym powiedział, że realne prawdopodobieństwo, że jak zostaną zatwierdzone po konsultacjach te zmiany, będzie zwiększenie budżetu na innowacje, na rolnictwo 4.0. Panowie wspomnieli, w jakich obszarach to świetnie współgra z rolnictwem, które to są obszary, bo to są maszyny, urządzenia, ale przede wszystkim infrastruktura cyfrowa, hardware, software, który pomoże te dane zebrać, zagregować, przetworzyć i wykorzystać. I na to chcę zwrócić uwagę, bo rolnicy często uważają, że kupimy nawigację do ciągnika i to będzie infrastruktura cyfrowa, przejdzie nam to w agencji. No nie. To musi być element całego systemu gospodarstwa. Czemu mówię o edukacji?
bo również zaplanowaliśmy działanie dla szkół rolniczych, dla doradztwa na rolnictwo 4.0, bo jeśli oczekujemy, że rolnicy mają spełniać te ambitne wymogi, to już od najmłodszych lat uczniowie naszych szkół rolniczych, doradcy rolni i inne instytucje otoczenia rolnictwa muszą mieć możliwość edukacji. I ten wątek edukacyjny chętnie bym rozwinęła jeszcze później, bo to jest też dosyć istotne. I ostatnia kwestia, mówimy o rolnictwie, ale mówimy też o przetwórstwie. Wspomniałem, no akurat, no, przepraszam, że może zbytnią wagę przykuwam do rolnictwa 4.0 i do Krajowego Planu Odbudowy, ale akurat z tych możliwości finansowania to jest jedyna, która jest w moim zakresie kompetencji w resorcie, bo oprócz tego mam doradztwo, szkoły rolnicze, pomoc techniczną. Ta jest kluczowa z punktu widzenia tej transformacji cyfrowej. Ważne jest też wspieranie tej transformacji u przetwórców. Wspieramy, premiujemy tych, którzy będą możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. To, o czym powiedział pan prezes Gudwali, jest świetnym rozwiązaniem gospodarki o obiegu zamkniętym, ale pamiętajmy, że jednak ta struktura gospodarstw w Polsce wymaga z jednej strony troski czy nieprzeszkadzania gospodarstwom dużym, niezależnie od struktury własnościowej, od tego sposobu governance'u, który tam mają, czy to jest spółka, czy to jest własność prywatna, czy inna forma prawna, ale jednocześnie państwo musi szczególną troską objąć mniejsze gospodarstwa. Mówię to z pełną świadomością tutaj na Podkarpaciu, które pełnią istotną rolę społeczną i środowiskową. I według mnie musimy te dwa elementy znaleźć rozwiązanie, jak połączyć te elementy. Być może w kolejnym okresie programowania nowej wspólnej polityki rolnej, nowego planu strategicznego, powinniśmy zastanowić się, jak oddzielić te gospodarstwa, które pełnią ważne funkcje społeczne, środowiskowe, gospodarują na mniejszej powierzchni, od tych, które gwarantują nadwyżkę w eksporcie polskiej żywności, jakość, powtarzalność partii i możliwość przetwarzania, bo wiemy, że te duże gospodarstwa to gwarantują. Według mnie to jest jedno z wyzwań, natomiast jestem spokojny, że zarówno mniejsze gospodarstwa o nieco innym modelu, większym płodozmianie, częstszym zmianowaniu, spełniają te ambitne role, tak samo jak te ambitne zadania spełniają gospodarstwa duże, które precyzyjnie, to jest z uwagi na narzędzia cyfrowe, kierują się rachunkiem ekonomicznym i tam to ekonomia warunkuje wysoką jakość produkcji. Bardzo dziękuję. Wszystkie te plany absolutnie wpisują się w ESG, bo tak naprawdę mamy tam też zarządzanie zasobami wodnymi, mamy przykłady, nie wiem, biogazowni, biotechnologii, czy kwestie rolnictwa 4.0, które wspiera praktyki regeneratywne i bez tego chyba ani rusz tak naprawdę, jeśli mówimy o adaptacji do ESG. Proszę bardzo. Jedno zdanie dodam. Mieliśmy w tym tygodniu spotkanie właśnie na temat rolnictwa regeneratywnego i we wszystkich szkołach rolniczych, początkowo tych, które wchodzą w skład sieci ministra rolnictwa, takie zajęcia, szkolenia będziemy podejmowali właśnie z rolnictwa regeneratywnego i tych funkcji środowiskowych w rolnictwie, bo młodzi rolnicy są bardziej podatni na te kwestie, ale również w ramach Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej będziemy kształcili nauczycieli, że mieli tą świadomość, bo w tym zakresie to jest, myślę, chyba ta kluczowa innowacja, dostęp do wiedzy, przekazanie odpowiedniego warsztatu, odpowiednich informacji nauczycielom akademickim, przedstawicielom instytucji, doradcom jest nie mniej ważne. Tak, bardzo, bardzo ważny wątek. My jako stowarzyszenie też od lat podejmujemy różne działania, żeby tą wiedzę przekazywać. Mamy Akademię Zrównoważonego Rolnictwa, czy Przewodnik Zrównoważonego Rolnictwa. Też zachęcam Państwa, żeby tam do tego spojrzeć, ale myślę, że tutaj systemowo to jest kluczowa rola, bo wtedy mamy największy wpływ. Ale wracając jeszcze do takich przykładów właśnie praktycznych, co może być inspiracją dla działań dla innych firm rolniczych. Jakie tutaj mamy takie praktyczne przykłady już, co można zrobić? Może pan Jacek Podlewski by opowiedział, jak to u państwa wygląda? Tak jak już pani była mi uprzejma zaznaczyć, od 2014-2013 roku wdrażamy rolnictwo precyzyjne. To jest gigantyczny obszar. Mogę powiedzieć, że są tysiące rozwiązań na rynku. Nie dla każdego każde rozwiązanie, my żeśmy kilka odrzucili na etapie, ale jest tu potencjał gigantyczny. Mogę tylko przykładowo powiedzieć, że
Na przykład jeżeli chodzi o nawozy potasowe przez skanowanie, analizę i zarządzanie precyzyjne stosowaniem tych nawozów z 1000 ton nawozów potasowych zeszliśmy do około 300. Także to jest taki wymierny przykład. Zrezygnowaliśmy z wszystkich pieców węglowych. Mamy w tej chwili ogrzewanie z pomp ciepła, źródło fotowoltaika i ewentualnie klimatroniczne urządzenia do nagrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Rolnictwo precyzyjne to też wydajność, tak? Jeżeli o 50% zeszliśmy, jeżeli chodzi o zatrudnienie przez te 10 lat, to nie na takiej zasadzie, że zwalnialiśmy tych ludzi. Ludzie przychodzili na emeryturę za bardzo. Jest duży problem, żeby pozyskać dobrą, młodą kadrę pracowniczą w tej chwili. I tak naprawdę zupełnie inne wyzwania są do obsługi tych bardzo skomplikowanych i precyzyjnych urządzeń. To są już w tej chwili potrzebni specjaliści. To nie są przykładowi ludzie w gumofilcach, tak? To rolnictwo to jest tak naprawdę bardzo zaawansowana technologicznie i bardzo nowoczesna w takiej szczególnie dużej skali działalność. Mogę powiedzieć na przykład, że około 40%, jeżeli chodzi o czas pracy na jednostkę powierzchni, czyli hektar, zmniejszyliśmy czas pracy efektywny na tym hektarze przez te 10 lat. No, zmieniają się maszyny. Już w tej chwili systemy zamontowane na maszynach są tak często precyzyjne i wymagają tak zaawansowanej obsługi, często wprowadzanie danych, kalibrowanie. To są naprawdę skomplikowane, ale bardzo efektywne w konsekwencji optymalizacje czy innowacje. Mogę powiedzieć też, że na gospodarstwie, które ma około 5000 hektarów, 10 lat temu średni traktor to był 250 koni, a w tej chwili jest 620. Także no, to wszystko razem, można powiedzieć, że prowadzi do... Musimy być innowacyjni, może inaczej powiem. Musimy być innowacyjni, musimy być nowocześni. Ja powiem, oczywiście zgadzam się z panem ministrem, że jest miejsce dla każdego rodzaju rolnictwa na rynku czy w Polsce, ale my traktujemy też swoją rolę czy misję też, że budując jakieś rozwiązania czy testując jakieś rozwiązania też stworzymy jakąś bazę wiedzy, którą potem będziemy w stanie przekazywać czy przekazujemy mniejszym rolnikom, którzy w prostszy sposób mogą korzystać z naszych doświadczeń. Bo to jest tak naprawdę klucz, że rolnik czy 50, czy 100, czy 200 hektarowy nie jest w stanie inwestować dużych pieniędzy i nie jest w stanie absorbować skomplikowanej wiedzy, skomplikowanych urządzeń, skomplikowanych aplikacji. On musi posiadać proste rozwiązania, a proste rozwiązania muszą powstać poprzez tworzenie rozwiązań skomplikowanych, które czerpią z różnych źródeł danych, które tworzą pewne modele, algorytmy, które da się potem uprościć, a nie odwrotnie. Także też postrzegamy to w ten sposób i no, my musimy inwestować. Jeżeli chodzi jeszcze kończąc źródła informacji, oczywiście zarabiamy, staramy się zarabiać na to, żeby inwestować. Korzystamy z funduszy unijnych w miarę możliwości, ale też mamy ze względu na wielkość różne ograniczenia. Ale w przypadku tak dużych przedsiębiorstw, no, ja też mogę powiedzieć, że mamy chyba 12 traktorów, tak? To jest na 5000 hektarów, proszę sobie porównać gospodarstwo, nie wiem, podkarpackie, tak? Jakby to pomnożyć, tą ilość hektarów, to jaki to jest olbrzymi ślad węglowy, tak? Wyprodukowanie tych maszyn. Z tej perspektywy wydaje mi się, że no tutaj ciężko jest dyskutować o przewadze takich dużych rozwiązań ekonomicznie i środowiskowo i tak dalej. Oczywiście handlujemy też prawami węglowymi, technologia bezorkowa i cała masa różnych elementów, które na bieżąco wdrażamy, testujemy, próbujemy, tak? Stać nas na to. Musimy to robić, żeby być w konsekwencji konkurencyjnym. Także, no nie wiem, także mi się wydaje, że ESG jako, tak jak wrócę do pierwszej mojej wypowiedzi, jako raportowanie, okej, trudny kolejny obowiązek, ale tak naprawdę wdrażanie tych wszystkich elementów to jest codzienne życie. To jest codzienne życie takich przedsiębiorstw po prostu bez wdrażania nowoczesnych technologii, bez racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi, kapitałami, no nie jesteśmy w stanie efektywnie funkcjonować, szczególnie w tak trudnych ekonomicznie czasach jak dziś. No tak, optymalizacja, słowo klucz tak naprawdę. Bardzo słusznie tutaj pan powiedział, to też w poprzednim panelu wybrzmiało, że to nie jest tak, że obudzimy się i będziemy już tutaj zrównoważeni. To jest proces. To jest proces długoletni, to tak naprawdę jest cały czas droga i to, jak się możemy rozwijać, co możemy
robić, jak możemy to usprawniać, a nie po prostu, że zrobić coś i uważać, że już jest dobrze, bo tak pewnie nie będzie, bo jesteś dynamicznie się wszystko zmienia. To może teraz jeszcze poproszę pana Grzegorza, żeby opowiedział o jakichś takich praktycznych przykładach, dobrych praktykach, czym się tutaj możemy inspirować, bo wyzwań wiadomo jest dużo, ale ja jestem zwolenniczką pokazywania tego, co już zostało wdrożone, co funkcjonuje, żeby po prostu móc z tego czerpać. Już z przyjemnością mówię, natomiast też chciałbym się odnieść króciutko do słów pana ministra. Z wielką przyjemnością słyszę o tym podejściu właśnie, żeby zaadresować odpowiednią politykę do odpowiednich grup i gospodarstw na wsi, bo to jest kluczowe w tej chwili. To pozwoli też zafunkcjonować tym, którzy mają potencjał rozwojowy. I też chciałbym nawiązać, że to wsparcie, o którym pan wspomniał, szeroko rozumiane, dzieje się też na poziomie praktycznym. Czyli te duże gospodarstwa jako centra wiedzy i technologii i przykładowych rozwiązań świetnie funkcjonują w kooperacji z rolnikami mniejszymi, którzy na przykład skupili się tylko na produkcji roślinnej, a mogą być dostawcami zbóż do producentów zwierzęcych, odbiorcami nawozów naturalnych z tej produkcji, ale również odbiorcami wiedzy i doświadczeń praktycznych z technologii. Więc to też warto wspierać i wykorzystać ten potencjał, bazując nie tylko na tych ośrodkach doradztwa rolniczego, ale włączając partnerów prywatnych, którzy naprawdę mogą przyczynić się do rozwoju tych gospodarstw. I teraz do praktyki przechodzę. Zaczęliśmy myśleć o tych rozwiązaniach zrównoważonych już w końcówce lat 90. wieku ubiegłego, planując pierwszą biogazownię chociażby w roku 99, ale 6 lat minęło, zanim zbudowaliśmy tę biogazownię z braku i przepisów i możliwości finansowania i zaraz do niej wrócę. Wcześniej, w roku 2003 udało nam się rozpocząć i przeszliśmy w 100% na całym areale uprawianych gruntów na technologię uprawy bezorkowej, czy z ograniczoną ingerencją w glebę. Kultywujemy glebę na głębokości powiedzmy 15 cm. Czasami też stosujemy siew ścierniskowy bezpośredni. O co chodzi? No powiedzmy sobie, przypomnijmy, że gleba i rolnicy w rolnictwie, gleba i emisje z gleby podtlenku azotu są największym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Potem jest metan z emisji zwierzęcych, no i ten dwutlenek węgla, który spalamy w paliwach. Metan chyba 200 razy jest większy. Jeżeli chodzi o wpływ szkodliwy, tak, bodajże kilkadziesiąt razy większy, a podtlenek azotu jeszcze wyższy, potem jest nawet 300 razy od dwutlenku węgla. Więc licząc ten ślad węglowy, a zaczęliśmy to robić od roku 2013, uwzględnialiśmy oczywiście cały ten zakres emisji, zarówno związanych z energią wykorzystywaną, ale również kupowanymi zasobami z zewnątrz, cały ślad, włącznie z zakresem trzecim, o którym pani wspomniała, już w roku 2013, pokazując, jakie trendy też występują i jak można redukować, będąc świadomym tych procesów w przedsiębiorstwie, w gospodarstwie, bo trzeba pozyskać najpierw świadomość, dane i wówczas planować zmiany i transformację pozwalającą czy to zredukować zużycie zasobów, czy to wprowadzić lepsze technologie. Czyli tak, przykłady konkretne. Cyfrowe rozwiązania związane też z uprawą bezorkową. GPS, który dzisiaj jest oczywiście rzeczą klepaną, w roku 2003 jeszcze nie był, czy nawet wcześniej zaczynaliśmy, nie był aż tak rozpowszechniony, ale też uważaliśmy, żeby nigdy nie wpaść w gadżeciarstwo, nie przeinwestować. To, o czym tu mówimy sobie, mówiliśmy wcześniej, że jest mnóstwo technologii rozwiązań. Jeżeli my się rozpędzimy i nakupimy tych gadżetów trochę i one nie będą kompatybilne z sobą, nie będą współpracować, no to się pogubimy i zniechęcimy, co jest najgorsze. Dzisiaj, kiedy mówimy też o tych rozwiązaniach cyfrowych i rozmawiam z rolnikami w praktyce, no to tak często jest, jest dofinansowanie, to kupię tego drona, tego kłada jeszcze, chłopak, dzieciak sobie pojeździ i będzie fajnie. No, upraszczam trochę, trywializuję, ale przypilnujmy właśnie w tych rozwiązaniach i finansowaniu, żeby to nie były tego typu rozwiązania, tylko systemowe, na bazie tego gospodarstwa w miarę dużego jednego czy kilku właśnie z sobą współpracujących. To jest zresztą jedno z dużych wyzwań w rolnictwie cyfrowym, że jest dużo tych systemów i one jeszcze z sobą do końca nie rozmawiają. Rolnicy mówią też często, ja już nie chcę więcej apek, tylko chcę coś, co działa. To ma być proste i skuteczne w obsłudze. I kończąc wątek tych rozwiązań naszych zrównoważonych, no to kluczowe i flagowe to są właśnie biogazownie, które pozwalają wykorzystać nawóz naturalny od zwierzęcy plus biomasę roślinną. W naszym przypadku pozyskiwano z gruntów klasy szóstej, gdzie produkcja czegokolwiek innego niż kiszonki na kukurydzę jest nieopłacalna i to nie trzeba dyskutować, szczególnie w warunkach, które mamy dzisiaj. Czy te marginalne grunty wykorzystane do produkcji energii, to o czym pan minister powiedział, budują ten model obiegu zamkniętego.
ostatni może taki element związany z produkcją zwierzęcą, a też związany z wymogami strategii od pola do stołu, czyli zużycie antybiotyków w chowie zwierząt. Proszę Państwa, no Polska jest niestety na niechlubnym pierwszym, drugim miejscu, ale niestety do końca nie wiemy na co i jak zużywamy te antybiotyki, bo nie mamy systemów monitorowania. Więc teraz konieczne jest wdrożenie rozwiązań również cyfrowych, które pozwolą nam to monitorować i zejść z tym zużyciem dla dobra i zwierząt i nas na końcu, jeżeli chodzi o lekooporność. Ja rozumiem, że wrócimy do tematów jeszcze edukacyjnych. Bo tak, tak, tak. To w ostatniej rundzie tu chciałam jeszcze głos panu Tomaszowi oddać w kwestii tych przykładów, ale tak chciałam się tylko odnieść a propos danych. Faktycznie to jest problem, my też to teraz badaliśmy, dopiero będziemy publikować niedługo kolejne wyniki naszego badania i no, z danymi jest różnie. Większość tak naprawdę w skopie trzecim jest estymowana i no, tutaj jeszcze trochę musimy poczekać, aż to się wszystko poukłada, ale mamy też inne inicjatywy legislacyjne, chociażby zrównoważone cykle węglowe, czy kwestia certyfikacji, jak tak naprawdę ten carbon market będzie wyglądał, więc no, trzeba tutaj czekać też, co Komisja Europejska powie, ale obserwować i uważnie wdrażać. No dobrze, to jeszcze może tutaj o tych przykładach praktycznych dwa słowa i byśmy przeszli faktycznie taką rundę o tej edukacji jeszcze, bo to jest bardzo istotne również w kontekście tego ESG. To jeżeli chodzi o konkretne przykłady, to między innymi właśnie kwestia hodowli zwierząt i antybiotyków, to jedną z technologii, w którą zainwestowaliśmy kilka lat temu, a technologia jest rozwijana od więcej niż kilku lat, to jest wykorzystanie tak zwanych wykorzystanie bakteriofagów w hodowli, zarówno zwierząt, że tak powiem, znaczy drobiu, jak i w naszym, znaczy my robimy również dla ryb, dla hodowli ryb i krewetek. To jest w dużym uproszczeniu, to są wirusy zjadające bakterie, znaczy celowane wirusy, które zjadają konkretne bakterie, to pozwala wyeliminować antybiotyki w hodowli. Technologia jest, działa, jest stosowana na świecie, w Europie jeszcze nie, ponieważ jest duży problem ze zgodami i z dopuszczeniem tego do rynku, także trzymam kciuki tutaj za proces certyfikacji, natomiast tak na poważnie tego typu wykorzystywania różnego rodzaju technologii, które istnieją. One są stosowane, bo bakteriofagi wyszły w ogóle, to jest technologia, która została wymyślona wcześniej niż antybiotyki, właśnie do leczenia ludzi. Później została dopiero zaadaptowana pod zwierzęta. Można powiedzieć o klastry energetyczne, prawda? One były wymyślone, znaczy pomysł w ogóle klastrów energetycznych szedł raczej, to było wymyślane myśląc o miastach. Wykorzystanie przy grupach producenckich tego samego rozwiązania, mając stosunkowo tanie źródła, że tak powiem, możliwość taniego źródła wytwarzania własnej energii właśnie w biogazownych, może spowodować, że od strony ekonomicznej grupy producenckie będą samodzielne, całkowicie samodzielne energetycznie, w związku z tym cena, czyli rentowność produkcji będzie zupełnie inna i to nie muszą być wielkie gospodarstwa, znaczy, bo my trochę wszyscy razem myślimy tak, są przepisy, są dotacje, to dopasujmy swoją działalność pod te dwie rzeczy, zamiast myśleć, mamy pewną rzeczywistość, są pewne trendy, poszukajmy optymalnego rozwiązania, optymalnej technologii, optymalnego organizacji, współpracy i tak dalej. Trochę myślenie, trochę bardziej przedsiębiorcze, tak jak kiedyś to bywało, a trochę mniej, bym powiedział, takie no, adaptujące się do regulacji rzeczywistości. Ja już od razu przejdę płynnie do edukacyjnej części. Powiem, proszę bardzo. Kilkadziesiąt lat temu, jak byłem w podstawówce, to już było niestety kilkadziesiąt, pani od geografii mówiła nam o wodzie i o problemie z wodą, że my mamy problem z wodą w Polsce i będziemy mieli gorzej niż w Egipcie i tak dalej. Dla mnie wtedy myśmy to słuchali, ja pamiętam, zapamiętałem to, bo to było tak kosmicznie absurdalne, znaczy to brzmiało absurdalnie dla mnie wtedy, że dzisiaj jak słucham o tych problemach, to myślę, jejku,
pani od geografii w podstawówce nauczycielka uczyła czegoś, co dzisiaj wszyscy, prawda, mówią po kilkudziesięciu latach, no to jest problem. No, znaczy, myślę, że przez te kilkadziesiąt lat wszyscy wiedzieli, że jest problem. Myśmy, to a propos konkretnego rozwiązania, myśmy opracowali system, technologię monitorowania wody, stanu jakości wody online, tak jak jest Early do analizy powietrza, to myśmy zrobili to samo dla wody. Testujemy to od dwóch, prawie trzech lat na Wigrach. Bo ja na przykład wierzę, że niektóre technologie, poza tym, że one mają praktyczne zastosowanie, bo to można analizować stan wody i natlenienia na przykład w hodowcach ryb, to niektóre technologie później mogą być stosowane szerzej, tak powiem, na potrzeby również społeczne. To jest a propos edukacji. Dziękuję bardzo. No właśnie, edukacja, ale też nauka, bo myślę, że jak mówimy o innowacjach, no to warto, żebyśmy wdrażali też działania, które są oparte na faktach, czyli na nauce i na tym, co już mamy i z czego powinniśmy korzystać. Wracając do setna naszego panelu, czyli ESG i tego raportowania zrównoważonego rozwoju, polecam Państwu zapoznać się z takim najnowszym raportem Ministerstwa Rozwoju i Technologii, badanie dotyczące świadomości gotowości na wdrażanie polityk zrównoważonego rozwoju w sektorze MŚP w Polsce. Tam wskazano, jakby grupą docelową były firmy, ponad 1000 firm zostało zbadanych i 10% wskazało, że zna przepisy dotyczące właśnie raportowania zrównoważonego rozwoju, więc niedużo. A jak wchodzimy w szczegóły, no to okazuje się, że jest no, coraz mniej tych procent. Jednocześnie my jako stowarzyszenie też przeprowadziliśmy teraz badania, one dopiero będą publikowane, gdzie między innymi zapytaliśmy o to, jak w najbliższych 12 miesiącach firmy będą podchodziły do edukacji konsumenckiej w tym zakresie. No i też około 18% to powiedziało, że jakieś budżety ma na to przewidziane. Więc mam wrażenie, że tutaj jakby z tej edukacji konsumenckiej no firmy nie widzą stopy zwrotu w taką inwestycję. Chciałam się tutaj zapytać, jak Państwo tutaj od strony biznesowej do tego podchodzą, bo na pewno potrzebujemy tej edukacji, że bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy o tym rozmawiać. Wiemy już, jak systemowo mniej więcej będzie to wyglądało fantastycznie, że te tematy się rozwijają. A jak właśnie jeszcze od strony biznesu, jak konsumentom pomóc to zrozumieć te aspekty ESG, ale przede wszystkim tak naprawdę rolnikom, których to będzie dotyczyło. To może zacznę od pana Grzegorza, tutaj potem jeszcze pan i może poproszę pana Adama o krótkie podsumowanie i jak będą jakieś pytania, no to myślę, że tutaj organizatorzy się nie pogniewają, jak przedłużymy 2 minuty. Postaram się krótko, mamy długą historię edukacyjną, jeżeli chodzi. No już mamy tylko parę minut, więc proszę Państwa, w roku za rok 2004 przygotowaliśmy pierwszy raport z działalności spółki, już zabytek jeszcze go noszę, w folii powinien być już, gdzie też aspekty właśnie społeczno-środowiskowe opisaliśmy, pokazując nasze wyniki, nasze później trendy i co roku taki raport, udoskonalając go z roku na rok, publikujemy. Ten pierwszy jeszcze trochę się wstydzę, bo na błyszczącym mnie ekologicznym papierze był produkowany, a teraz już w formie PDF elektronicznej tylko występuje, aczkolwiek wydrukowałem egzemplarz sobie też jeden, tak żeby pokazać, że on trochę większy jest i on uwzględnia już wymogi dyrektywy z roku chyba 2014 o ujawnianiu informacji niefinansowych działalności przedsiębiorstwa i my to jako członek grupy, gdzie jest kapitał duński, gdzie Dania wprowadziła też wewnętrznie swój wymóg, raportujemy te dane systematycznie. To jest forma edukacji dla naszych interesariuszy też, jak tak lokalnie, jak i szerzej dla banków, dla naszych klientów. I przejdę płynnie już do edukacji związanej z odbiorcą finalnym, gdzie pośrednio komunikujemy się z łańcuchami, z sieciami marketów, no bo to oni są naszymi głównymi odbiorcami. I tam te wymogi i oczekiwania się pojawiają. One się jeszcze nie monetyzują, bo konsument nie jest do końca gotowy zapłacić wyższej ceny za produkt, który będzie na przykład charakteryzował się niższym śladem węglowym, obniżonym zużyciem antybiotyków. To jest wszystko fajne, miłe. Wybierzemy ten produkt pod warunkiem, że będzie w tej samej cenie albo niewiele wyższej cenie niż standardowe, którym też ufamy. I co do zasady, one są też bezpieczne. Więc tutaj jest rzeczywiście pewien
ten proces potrzebny, żeby kształtować tę wiedzę, pokazywać, dlaczego to jest ważne, ale potrzebne też będzie, potrzebna będzie motywacja systemowa, wynikająca właśnie z przepisów prawa. No, tak to jest, że jeżeli nie widzimy przełożenia bezpośredniego finansowego pewnych nakładów, czasu, środków, zasobów na działanie, które nie przyniesie nam wymiernego efektu, no to potrzebujemy motywacji zewnętrznej i gdzieś ten proces potem przeradza się w coś, co ma sens, bo wszyscy to muszą robić i ten, kto zrobi najlepiej, najskuteczniej i w powiązaniu z rzeczywistością również, tu nawiązuje do słynnej ekościemy, która się pojawia wielokrotnie w określeniach bardzo nieprecyzyjnych, typu właśnie zrównoważona produkcja, zielona produkcja, no to już się już kończy. Tu mamy na szczęście dyrektywę, która wchodzi w życie bodajże Green Claims. Tak, w przyszłym roku, która zobowiązuje nas do pokazania, no dobrze, mówisz, że jesteś ekologiczny, pokaż liczby. Dlaczego? Zrównoważony produkt, z czego to wynika? Co obniżyłeś, jakie metody stosujesz? I to wszystko razem, całe to przyrządowanie prawne, powinno budować świadomość naszego otoczenia i konsumenta na końcu, który uważam, że mógłby też przechodzić do modelu konsumpcji wszystkiego w tym żywności, w której mniej będzie marnował, kupi rozważniej, może trochę drożej, lepszej jakości i wydatek z portfela będzie w sumie taki sam jak wcześniej pod tymi właśnie warunkami. Panie Jacku? Może coś bardziej w kierunku rolników, bo tuż o konsumentach wiemy, że nie zapłacą więcej, chociaż nam wychodziło w badaniach trochę inaczej, ale to było przed inflacją i teraz ta przystępność produktów, a nie dostępność, ta deklaratywność trochę inaczej wygląda. Ale najważniejsze, żeby te koszty rozłożyć równomiernie, nie zrzucać odpowiedzialności ani na konsumentów, ani tym bardziej na rolników, tylko żeby to w tym całym łańcuchu. Ale może oddajmy głos panu Jackowi. Ja bym trzy obszary może bym podkreślił. Pierwszy obszar to jest taki, jesteśmy również w ramach MLO, produkujemy sery, ryby, zresztą tutaj się wystawiamy. Można skosztować i potwierdzę to, co pani powiedziała, to znaczy to są produkty premium, nie zarejestrowaliśmy spadku popytów, a wiem, że te produkty commodity, czyli te podstawowe produkty żywnościowe mocno konsumpcja spadła w ciągu ostatnich, po pandemii tak naprawdę i po tych zmianach ekonomicznych. Także to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz to jest świadomość, tak? To jest dobre słowo, tak? Budujemy świadomość. My jako duże gospodarstwo oczywiście jesteśmy podglądani, dzielimy się tą wiedzą, świadczymy usługi dla mniejszych rolników, dzielimy się z nimi doświadczeniami, pomagamy i to jest jak gdyby drugi efekt, który naturalnie uważam jest wpisany jak gdyby w funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstwa w swoim otoczeniu. A trzecia rzecz to są badania, dlatego że nauka jest jak gdyby zupełnie oddzielnym światem. Program Horyzont to program, który właśnie w ramach tak zwanego multi-actor approach, czyli budowanie jak gdyby łańcuchów między użytkownikiem a nauką powoduje konieczność komercjalizacji wyników naukowych, tak? Czyli powiedzmy znaleźć użytkownika dla określonych badań, dla wyników tych badań i wydaje mi się, że to jest właśnie też element edukacyjny, nie tylko element edukacyjny dla nas jako dla przedsiębiorstwa rolnego, ale także element edukacyjny dla właśnie świata nauki, żeby właśnie rozumieć potrzeby rynku, żeby zauważać trendy, które, czy jakieś problemy, które należy rozwiązywać, nie tylko czysto uniwersytecko, czy bardzo, bardzo, że tak powiem, odlegle od świata rzeczywistego, ale żeby właśnie iść w kierunku rozwiązań, które będą użytkowane faktycznie w życiu gospodarczym. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, może jeszcze dwa słowa na koniec. Przepraszam, zawiesiłem się, tak się zastanawiam, jak tą dyskusję skonkludować, tak żeby to dobrze wyjść w przyszłość i zauważyć z jednej strony te wyzwania i zagrożenia, ale z drugiej strony skorzystać z szans, które za tym idą. I z pewnością dyskusja, którą dzisiaj przeprowadziliśmy, w której uczestniczyliśmy, pokazuje szanse wynikające ze wzrostu świadomości, ze wzrostu poziomu wiedzy i okazuje się, że to co zresztą w pierwszej części wypowiedzi zresztą stwierdziliśmy, ten wzrost świadomości jest korzystny dla klimatu, dla konsumentów, odbiorców końcowych i dla kieszeni rolnika, przedsiębiorcy, kogoś, kto tą żywność produkuje, po pierwsze. Po drugie, jeśli wykorzystamy inne funkcje, inne przestrzeń do innych pól do działania w rolnictwie, czyli tu mówimy o energii, o kwestiach środowiskowych, bo to pan też o emisjach, o handlu emisjami, to są kwestie kredytów węglowych docelowo mówimy. Jeśli na to spojrzymy, to rolnictwo, nawet to na glebach słabszej jakości,
może przynosić bardzo dobre efekty, bo dawniej było mówione, że szósta klasa się nadaje tylko pod zalesienie, a dziś może się okazać, że uprawy na cele energetyczne mogą przynieść dużo lepszy, dużo bardziej pozytywny ekonomicznie i ekologicznie efekt. I obszar trzeci, to na co warto zwrócić uwagę, to jest też edukacja ekonomiczna. Ja o tym nie wspomniałem we wcześniejszych wypowiedziach, że będziemy w formach wsparcia, które ministerstwo dla rolnictwa, dla sektora, dla wszystkich elementów łańcucha, od producenta rolnego po infrastrukturę portową, można to dzisiaj traktować, będziemy starali się szukać instrumentów finansowych, bo okazuje się, że jeśli dla świadomego przedsiębiorcy, świadomego rolnika, przetwórcy wpuścimy na rynek tani, dostępny pieniądz, którego dzisiaj mamy deficyt, bo tu mówimy też o stopach procentowych, o tej presji inflacyjnej, to wiemy, że te pieniądze będą najlepiej wykorzystane, bo będą wykorzystane na przekalkulowane, przeanalizowane inwestycje. Oczywiście nie oznacza to rezygnacji z form bezzwrotnych, bo one są niezbędne dla młodych rolników, którzy mają ograniczenia w dostępie do ziemi, do wiedzy oraz do środków finansowych. Jeśli mówimy o rolnikach, którzy borykają się z różnymi chociażby wyzwaniami geograficznymi, na szczególnie niekorzystnych warunkach, chociażby tutaj terenach podgórskich, górskich gospodarują, na terenach objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, które, to mówimy o Kujawach, o Wielkopolsce, ja jestem z powiatu pajęczańskiego w pobliżu Bełchatowa, który też z tych środków korzysta, to są duże wyzwania. I dotyczy to również świadomości administracji, rolnictwa, biznesu, konsumentów w zakresie tych wielkich wyzwań środowiskowych i myślę, że ta kwestia, o której wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, polityki wodnej, racjonalnego wykorzystania żywności, ograniczenia marnowania żywności, marnowania środków produkcji, nawozów, racjonalnego wykorzystania nawozów, środków ochrony roślin jest kluczem. I to jest te G, czyli governance, dobre zarządzanie, dobra struktura, dobry transfer wiedzy i jeśli to będzie dobrze komunikowane, może się okazać, że te ambitne cele możemy osiągnąć bez wielkich kosztów społecznych. Bardzo dziękuję. Nie wiem, czy tutaj mamy zgodę od organizatorów, żeby jeszcze komentarze ewentualne. Nie widzę sprzeciwu. Ktoś z Państwa, żeśmy wyczerpali temat. Bardzo Panom dziękuję, bardzo Państwu dziękuję za uważne słuchanie i chyba teraz jest przerwa.